Na tę książkę czekały tysiące fanów i fanek Szeptuchy. Przesilenie, czwarty tom cyklu Kwiat paproci, to pożegnanie z ulubionymi bohaterami, ale też podsumowanie serii, które powinno usatysfakcjonować najwierniejszych jej czytelników. Katarzyna Berenika Miszczuk w cyklu Kwiat paproci stworzyła świat, pełen magii świat, rządzony przez słowiańskie bóstwa, w którym Polska nigdy nie przyjęła chrztu. Krajem władają wciąż potomkowie pierwszych piastów, a najważniejszymi instytucjami na każdej wsi jest wróż i szeptucha, czyli uzdrowicielka, do której zwracamy się z pomocą, kiedy boli nas gardło, ale też idziemy do niej po zwykłą życiową poradę. Seria koncentruje się wokół miłosnych perypetii Gosławy Brzuski, która właśnie ukończyła studia medyczne i musi odbyć roczny staż u Szeptuchy w podkieleckich Bielinach, oraz Mieszka, który szkoli się właśnie u miejscowego wróża. Powiedzieć o relacjach tej dwójki to skomplikowane, to jakby nic nie powiedzieć. Wielka miłość, wielka namiętność, ale też wielkie kłótnie i wielkie nieporozumienia, a do tego czyhające na ich życie strzygi, upiry i wampiry oraz potężni słowiańscy bogowie, którym nie podoba się łączące ich uczucie. Przesilenie, ostatni tom cyklu, przynosi odpowiedzi na wszystkie postawione w poprzednich częściach pytania, splata i podsumowuje wszystkie wątki, a także daje czytelniczkom i czytelnikom finał, którego wszyscy się spodziewali i którego oczekiwali, ale z zaskakującym twistem i niespodzianką na końcu. Cykl Kwiat paproci to oczywiście romans. Przewidywalny, schematyczny, czasami trochę przesłodzony, ale oryginalności, lekkości i świeżości tej historii nadaje ten słowiański kontekst, o którym wcześniej wspominałam. Katarzyna Berenika Miszczuk opisuje słowiańskich bogów, rytuały, obrzędy słowiańskie w sposób bardzo wiarygodny i z dużym znawstwem tematu. Cechą, za którą lubię tę serię, jest również duże poczucie humoru i dystans, z jakim autorka opisuje historię Gosi i Mieszka. Jeżeli więc lubicie romanse, jeżeli lubicie komedie romantyczne albo fascynujecie się słowiańską mitologią, to właśnie znaleźliście lekturę idealną na letni czas, a cztery tomy tej historii powinny Wam starczyć do końca wakacji.